Dlaczego Bóg dopuszcza taki ogrom zła na świecie? Gdyby Bóg miał usunąć zło z naszego świata, jego działanie byłoby całkowite, gruntowne, radykalne. Obejmowałoby nieszczęścia i kataklizmy, ale również nasze kłamstwa, osobiste winy, brak miłości i wytrwałości w czynieniu dobra. Przypuśćmy jednak, że Bóg zdecydowałby się dzisiaj, teraz, usunąć z ziemi wszelkie zło. Kto z nas pozostałby tutaj? Kto z nas okazałby się bez winy? Na ziemi pozostaliby jedynie ludzie kochający dobro, kierujący się miłością. Ilu znalazłoby się takich? Inna wersja świata oczyszczonego ze zła to rzeczywistość, w której ludzie, którzy chcieliby zrobić coś złego, a nawet pomyśleć o czymś złym, byliby w jakiś nadprzyrodzony sposób powstrzymywani, ubezwłasnowolnieni,